W drugim panelu, tym razem ze mną są po mojej prawicy Łukasz Lupa i po mojej lewicy Wielki Bu. Dobry. Patryk Masia. Tam macham? Tam. Tak, możesz machać. Ja wcale go nie tłumaczę, nie, że czy przegrał, czy mógłby wygrać. Wiesz, samo to, że przyszedł z marszu i wziął walkę, nie? To dużo o nim mówi, a z tego co wiem, to później jak przyjechał na salę treningową gdzieś tam w Łodzi, to wszystkich przepytał w stójce, nie? No ale to też już są plotki, nie? No ja bym nie umniejszał jego tutaj umiejętnościom. Wiesz, no faktycznie okoliczności były jakie były. Przyjechał z marszu, tam dowiedział się o tym z 3 godziny wcześniej. A Nikola? Co, no do czasu walki też wszyscy mówili, kurczę, że to ja dostanę bęcki, nie? W pierwszym tym założeniu bukmacherów to Nikola był faworytem. I każdy mówił o tym czarnym pasie judo, wiesz, zobacz jak na tych konferencjach miota tymi dzieciakami, a tak naprawdę skończyło się jak się skończyło, nie? No wydawało się, wiesz, że parterowiec ogarnie pięściarza, bo ty walki zawodowe w boksie ma. Na to liczyłem, wiesz, mnie też wszyscy rozliczają, że ja tylko będę robił stójkę i tak naprawdę ja moim założeniem do Nikoli było zacząć się bić od pozycji, w której Pudzian łapał się siatki, nie? Więc nawet jak był ten moment, że już go gdzieś na tej siatce miałem, to też mu odpuściłem, bo liczyłem, że pójdzie po nogę. Ja chciałem zacząć bić się w parterze, nie? To dla mnie też jest jakaś forma wyzwania i Lupa przegrasz w parterze, nie? No właśnie, Lupa, ty będziesz tym pierwszym, który zweryfikuje tutaj naszego Patryka, bo Patryk jest bardzo pewny siebie, on już nowych rywali, szuł następnych rywali. Znaczy, ja mam wrażenie, że rywale to teraz sami mnie znajdują, nie? Bo tu Tarzan dużo mówi o jakichś potencjalnych pojedynku, no ale wydaje mi się, też nalegałem wcześniej właśnie na Tarzana, bo wydaje mi się, że Lupa jest dużo cięższym przeciwnikiem, więc później gdzieś z marszu mogę też rozliczyć Tarzana, ale Lupa jest, wydaje mi się, że jednym z cięższych frików, nie? Na pewno jest ciężki, bo to widać, że masa jest mocna teraz. No mi trochę z wagi i tak już teraz zjechało trochę. Był moment taki, że prawie miałem pod 120 kilo, no ale już ciężko mi było. Waga mi zaczęła schodzić, teraz już i więcej tlenu i jestem taki, wydaje mi się, bardziej dynamiczny, eksplozywny. Także ja myślę, że Buła się może zaskoczyć serio, nie? Też ja biorę wszystko pod uwagę, wiesz. Samo to, że znaczy, gdyby to były na liście, to nawet trochę bym faworyzował kolegę, no ale też bym niestety nie... ruchomy cel nie będzie, kurczę, tak łatwy do strącenia, nie? Więc jak tu nie ma... Ale jakbyśmy mieli stanąć przy jednym stole, też bym listwy nie chciał dostać. Taki. No i dlatego ja na liście się z tobą nie piszę, nie? No a co do Buły, no miał dwie ostatnie walki, wszyscy widzieli te walki, no ja też myślę, że nie pokazał wszystkiego to, co powinien i tak naprawdę nie wiadomo, na co go tak naprawdę stać, bo mówi, że te zapasy robi, a nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądać, nie? Znaczy ja wiem, nie? To zestawienie od początku mi się podobało, bo wiesz, ty jesteś niezweryfikowany, a Lupa jest mocnym gościem i chcieliśmy, żeby w końcu Lupa miał walkę z przygotowaniami, bo zawsze przychodził tam miesiąc. Zawsze na ostatnią chwilę, do każdej jednej walki przygotowywałem się 3 albo 4 tygodnie, bo zawsze było telefon na emergency, nie? Jak nie było kogo z kim zostawić, to było dzwonione do mnie, czy chcesz wziąć walkę. Ja prosto z budowy, po telefonie, 2-3 tygodnie przed galą, brałem się za treningi, a co tak naprawdę zrobisz przez 3 tygodnie? No nie zrobisz za wiele. I w końcu jest ten pierwszy moment taki, gdzie myślę, że jestem przygotowany, bo pół roku naprawdę ciężkiego zapierdolu. No i zobaczymy, co... Znaczy, wiesz, ja też patrząc pod tym, jaką miałem karuzelę przeciwników, to finalnie jak stanęło na Lupie, to kurczę, też zmarszczyłem brewkę, nie? Bo tych zawodników miałem wcześniej kilku, jak mnie namawiali, co ty Lupa, słaby, nie? Wiesz, ja byłem przez ostatnie pół roku, jesteśmy w jakimś... Do mnie też dzwonili, mówili, bierz Bułę, on jest cienki, tu, na wątrobę, go ten... Byliśmy w jakimś tam kontakcie, śledziłem też przygotowania Lupy, tym bardziej, że ja już widziałem kilka miesięcy wcześniej, że jest nagle takim kurde koniem. Wymienialiśmy swoje poglądy. Nie, a ty miałeś nadzieję, że mały będzie po prostu, tak? Nie, no wiesz, ja też wiedziałem, jak bardzo chcę wrócić we friki i ile potów wkłada w to, żeby wrócić z impetem i też mu kibicowałem, no ale teraz niestety muszę cię rozczarować. Zaczniesz od następnej walki, zbijesz pewnie wygranego, nie, przegranego z tamtej nie walki, szansę, ale przegrany pewnie będzie Tarzan, bo coś czuję, że strolowany rozniesie Tarzana, nie?
pomimo tych tutaj zapewnień czy obstawień bukmachera, ja wydaje mi się, że strollowany jest tu niedoceniany. Strollowany jest tak samo zdeterminowany jak ja. Ja za dużo postawiłem w tym roku na sport i nie ma opcji, żebym przegrał. Nie, nie no, jakaś tam jest, nie? Nie znaczy ja wydaje mi się, że nie dotrwasz drugiej rundy i jestem w stanie się założyć o jakieś tam pieniądze, ale... No ale co? Jesteś pewny, że... Ja już nawet nie mówię, że czy wygrasz, czy przegrasz, tylko wydaje mi się, że ta druga runda jest dla ciebie nieosiągalna, nie? Ale to bije od niego pewność siebie. Bije, ale jak dla mnie, wiesz, nie, taki ja właśnie... babank, nie? Czarna-czerwona, to jest stary hazardzista, ja to jest stary hazardzista, będzie stawiał kurde na tego jednego liścia, nie? Tylko ten zakład mógłby go skłonić do dawkowania tlenu, ale daje 50 koła na to, że lupa sorry, nie? Kończymy to w pierwszej. Kończymy pierwszą, ale po mojej pieszczątce. No to co, 50 koła? Tak? O, bo już nie widziałem, czy chcesz mi uderzyć, czy... No i dobra. Oficjalnie nie? Na konferencji. Na konferencji będziemy... Nie, spokojnie panowie. Żeby nie było jak w tych wszystkich frikowych zakładach, że tam wypłata, nie wypłata, co? Na następną konferencję przynosimy gotówkę, zostawiamy albo tutaj naszemu prowadzącemu, albo ten, albo włodarzowi. Żebyśmy się tu nie szarpali o umowy, nie? I co? To no grubo, widzę, że ktoś zostanie bez wypłaty chyba. Do klubu gość, ciepły. I była sytuacja taka, że... Spodobałeś mi się. Och, ach, ech, nie, że kurtka do szatni, nie, on nie będzie, wiesz, te kurteczki brała, nic. No i doszło gdzieś tam do sytuacji takiej, że mocne słowa już padły, a ja wiedziałem, że, wiesz, że nie można ani ręki podnieść na potencjalnego klienta, nic, bo mówię, wiąże się to z tym, że po prostu może stracić licencję. No i doszło do sytuacji takiej, że gdzieś tam strzała, wiesz, gość nie dostał, ale wziąłem gościa, chwyciłem za hachły, wypierdzieliłem. No ja z racji tego, że klienci, że tak powiem, są byli wyżej uważani niż pracownicy, no to zostałem zwolniony z jednej z bramki i tak się w sumie zakończyła sytuacja. Tak się wziąłem za... Nie straciłem licencji, na szczęście nie straciłem licencji, no bo to... No to była moja robota, nie? Wiesz, człowiek zarabiał i... No ale no, zwolnili mnie z jednych z bramek i tak się skończyło. Bo też pracowałeś w jednym klubie takich, gdzie gwiazdy się pojawiały, 50 Cent i tak dalej. Bardzo konkretny klub, chyba jeden z najlepszych klubów w całym Londynie. District Project, nie wiem czy w sumie District jeszcze jest, ale miałem okazję poznać naprawdę całą śmietankę prawdziwych celebrytów z całego świata. Ja tu nie mówię o naszych celebrytach, ale naprawdę miałem jeśli okazję... Jeśli się Tarzana. Ale naprawdę... Przecież jest królową życia. Oczywiście serdecznie pozdrawiam Marcina Łazarza z tutaj... Z te... nie, niestety nie. No i widzisz, głupie pytanie, nie? Bo Artur był naszym zawodnikiem, nie dostaliśmy za to pieniędzy. Wiesz, no według mnie... Po prostu spytałem się, czy dostaniemy swoją wypłatę, nie? A poszła jakaś tam kurczę narracja, że ja kogoś naliczam, czy doliczam procent. No, ja byłem tam jako trener, jestem umówiony na 10% wynagrodzenia i to są te procenty, nie? Nie doliczamy nikomu odsetek za... To nie był haracz, tak? To nie był haracz, tylko kurczę wypłata trenerska. No wystawialiśmy zawodnika, nie dostaliśmy za to pieniędzy. Fajnie, jakbyśmy je dostali, ale no to, no... Łańcuch nie wpadł w nasze posiadanie. Był to może niefortunny żart, no ale co? I tak będziemy starać się windykować te pieniądze, no bo to jednak... Nie są małe pieniądze, nie? Ja widzę w komentarzach też jest naczelny hejter Don Casio i on ma pytanie, ciekawe jakie szkoły skończyli chłopacy? Życia! Życia, tak, jak to życia. W Facebooku była, nie? Jesteście absolwentami Harvardu ulicznego? Tak, zdecydowanie, no i z dużą praktyką. Ale no ja mam technika, nie? Technika administracji, nie szedłem na wyższe, chociaż chciałbym to kiedyś uzupełnić, ale no nie wiem, no. Na razie tłumaczę sobie, że brakuje mi czasu, no bo nawet na sen go coraz mniej mam, ale chciałbym to uzupełnić, nie? Ja przypominam oczywiście, że oprócz czatu, gdzie Casio hejt, w końcu jakiegoś zadymiarskiego lupę można zobaczyć, jak mówi o Piotrze Szelidze. I nie wiem, z czego to wynika, jak to się w ogóle zaczęło, jaka jest geneza tego, bo Piotrek, wiesz, teraz urósł i on zbywa to, co ty mówisz, ale widać, że u ciebie to jest czysta niechęć. Znowu wracanie do tej sytuacji. To już było dawno temu.
No mam, nie lubię go po prostu i czy jest potrzebne rozmuchiwanie tego. Nieźle dymisz na tej zadymie. Jak? Ja wiem, że to jest takie specjalne podkręcanie teraz. No nie trawię gościa, nie lubię. Wziął mi, kiedyś powiedział za dużo słów, które mnie, że tak powiem, uraziły i włączył mi się zapalnik. No i mam do niego, kurwa, nienawiść taką, że jakbym był po drugiej stronie, to jego, kurwa, normalnie... Już, kurwa, chodzę cały. Mam nadzieję, że trener od mentalu tego nie wykorzysta, nie? Nie, no bardzo chętnie bym zobaczył takiego odpalonego lupę, bo to by było... Dobrze, że nie przypominam się ligi, nie? Nie, wiesz co, ja ci powiem, wiesz czego ja nie lubię? Jak ktoś kogoś ocenia pod względem ilości lajków, że ktoś jest kimś, bo ma, kurwa, tam, nie wiem, 200-300 tysięcy lajków, to on jest gość. A ja jego, bo nie mam lajków, mają nas tam, nie wiem, 10-15 tysięcy na Instagramie, gdzie mam wyjebane w te lajki, w te followersy, kurwa, i to wszystko, to on, kim jest lupa? Czy umówmy się, Lupa, możesz mieć mało followersów, ale umówmy się, że jesteś we Freak Fightach bardzo znaną postacią, bo byłeś na samym początku. Jest od samego początku, nie? No, ale wiesz, początku gdzieś różne rzeczy generują jakiś tam status społeczny. Nie po to też ludzie biorą te leasingi za ostatnie pieniądze, żeby uchodzić za bogatych. Teraz jakimś statusem społecznym są te lajki, followersy. Jesteś kimś, bo masz tam 300 czy 400 tysięcy lajków na Instagramie. Dużo osób patrzy na to jednak jak na wyznacznik, nie? No dobra. Oczywiście temat, który dużo ludzi teraz ciekawił. Co się działo w Ergo Arenie między tobą i Denisem podczas słynnej gali, w która odwołana była walka? Ty wiesz. Denisa. Ja widziałem, ja wiem, co nieco. On wie i na tym to chyba zostanie. Nie? Ja nic nie widziałem. Nie. Znaczy ogólnie widziałem story u Denisa, że napisał, że ulica cię zweryfikowała. Tak? Więc, nie wiem do końca, kurde, o co chodzi, czy dalej, dostałeś dalej po prostu... drużymy, kurde, i wiesz, denisowanie już jest trochę nudne, oklepane i wydaje mi się, że to nie powinniśmy ciągnąć tego, nie powinniśmy kontynuować tego denisowania, nie? Wiesz, już jest wszystko powiedziane, co miało być powiedziane, zostawmy może jakieś brudy na kiedyś, może faktycznie kiedyś się zmobilizuje i przyjdzie obskoczyć lanie, to zostawimy sobie jakieś smaczki na potem, nie? A teraz, no wiesz, niech się zdrowieje, niech się bije, niech się rozwija i tyle, nie? A on dużo ci zarzucał, że się chciałeś wybić na jego, no i też trzeba przyznać, że na przykład kanał na YouTubie zacząłeś filmem o nim. No bo kurczę, no jak miałbym nie wykorzystać takiej sytuacji, jak wiesz, jak sam się uzewnętrznił w wywiadach, mogłem sobie, wiesz, i nie dość, że zbudować na nim kanał, no to jeszcze wbić mu tą szpilkę, bo no z tego... Ty byłeś na The War? Oczywiście, byłem zawsze. No i szpilka trochę podziałała. Co prawda teraz może wrzuciłbym to dzień wcześniej, bo z tego, co wszyscy mówiliście, to nie doczekał końca gali i jakby sam z niej uciekł. No i jakiś tam cel był osiągnięty, mały pstryczek w nos, wiesz. No. Ja też nie będę tu się jakoś tam wbijał w jakieś wielkie obrażenia na tych komentarzach czy tam relacjach. No, pstryczek w nos, żarcik, wyszedł, wiesz. Denis sam uciekł ze swojej gali i cel osiągnięty, nie? No to już wracając jeszcze do takich celebrytów, to nie wiem, czy widziałeś, co śpiewał Aleksy ostatnio na wywiadzie. Widziałem, że bomba tego nie zatrybił, nie? Jak ty to skomentujesz? No kurczę, nie, no wiesz co... Nie chciałbym chyba tego przenosić. Ja mam też jakieś tam swoje przemyślenia, swoje relacje. Zakończmy może w ten sposób, że damskie się nie liczą, wiesz. To tak samo jakby mnie ktoś inny pytał o twój ukochany klub, to też nie chciałbym go tu obsmarowywać na wizji, nie? To są sprawy między nami, kibicami i wiesz. Już wystarczająco jest tego wywleczone do internetu, żebyśmy tu jeszcze, wiesz, generowali dalej brud, nie? No to dobra, ale wyjaśnij. To z kogo w końcu to środowisko kibicowskie się naśmiewa? Z ciebie czy z Denisa? Ha, pytanie z przeoczonego wywiadu. Wiesz co? Zależy w jaki sposób, nie? Wydaje mi się, że po części z nas obu, no wiesz. Ja też, kurde, mieliśmy o nim nie gadać i... A ty to chyba spokorniałeś trochę, co? Tak patrzę na ciebie teraz, czemu dzisiaj. Ja się zawsze staram się podchodzić do tego z pokorą, nie? Wiesz, ja też jestem zmęczony tym, kurde, tym jadem, nie?
No ale co? Chyba tej ustawy się boisz o stopowaniu patostreamu. Nie, no wiesz, mi się dostaje nawet jak nie wylewam patologii, to dostaje mi się za patologię. To co mówiłeś o walce z Nikolą, nie? Wiesz, ja nawet jak był ten filmik taki, co tam pogrążał wszystkich z kartoteką, wiesz, no ja staram się od tego uciec, nie? Ja bym chciał pokazywać te pozytywne wartości, nakłaniać do tych dobrych rzeczy, a i tak dostaje mi się, wiesz, za to, że ktoś tam wyciąga język więzienny do świata dzieci, nie? Wiesz, ja też się z tym nie zgadzam. Wydaje się, że dla mnie na wszystko jest czas i miejsce, ale wiesz, no to są, co porównywałem, nie? Że tak jak wyjeżdżali do Anglii na zmywak, wracali tu lordowie, którzy nie pamiętali, jak się mówi po polsku, byle się przyszpanować, że było się w Anglii, więc z tym więziennictwem też jest tak, że najgłośniej grypsują na wolności ci, co najkrócej siedzieli albo sobie tam nie radzili, nie? Więc no ja też bym tego tu nie chciał promować, nie? Wiesz, no nie jest świat, do którego ktoś powinien dążyć, to raczej powinno się dążyć, żeby uniknąć. Nawet jak świadomie łamiesz prawo, no to chyba nie chcesz od razu ponosić tego konsekwencji, nie? Więc... Ale podsumowując, ogólnie raczej nie dojdzie już do waszej walki, bo to jest taka walka, co miała się odbyć, ale chyba już nie wiesz będzie szansy na to. Wydaje mi się, że w jego planie tam nigdy nie było tego planu na walkę, nie? Wiesz, zgrabnie się mijał, wiesz, cały czas tak, mieliśmy ją zrobić, a nigdy nie zrobiliśmy i taki, wydaje mi się, był jego plan, nie? A wiesz, mi też na tym nie zależy. Możemy się bić, możemy się nie bić, wiesz, to co ja już wielokrotnie mówię, no. Dla mnie ja zrobiłem, co chciałem, nie? Wiesz, już mogę wejść do tej walki tylko dla podsumowania, ale wolałbym też o tym zapomnieć, nie? Nawet zrobić tą walkę, żeby już definitywnie zamknąć ten rozdział, nie? A choćby, nie wiem, na przykład z Arturem Szpilką byś się chciał się bić? Wiesz, on... Gdzie jak w czapę ode mnie dostanie, to cię dalej ze Szpilą będzie chciał. Słuchaj, to co ja tutaj też w prywatnych wiadomościach czy tam rozmowach rozmawiam z Lupą, nie? Wiesz, my nie jesteśmy zawodnikami, którzy budują tu jakiś ranking, nie? Wiesz, walka to walka, dobrze zapłacą, to tutaj nikt z nas nie wymaga wygranej, a tak na dobrą sprawę dobrej walki, nie? Więc jestem w stanie wejść nawet z góry przegraną walkę, nie? To są fajne, tym bardziej, że to są fajne pamiątki i wyzwania, nie? Więc... A, wy co, problemów szukacie? Nie dadzą się pobawić nigdy, nie? Powiem szczerze, że tak zmotywowanego Lupy to ja jeszcze nie widziałem. A Buła jest tak pewny siebie, że... Pozycja bokserska, panowie.